Każdy z naszych rozmówców miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie zadane przez swojego poprzednika, a następnie zadać pytanie swojemu następcy, nie wiedząc, kto tym następcą będzie. Pierwsze pytanie rzucaliśmy my i brzmiało ono następująco. Jak w kilku zdaniach opisałbyś sytuację na rynku startupowym w Polsce? O, świetne pytanie. To jest ciągle bardzo potencjałowy rynek, nasz rodzimy, w którym z powodzeniem mogą każdego tygodnia, każdego miesiąca powstawać nowe projekty, ale wcale nie jest takie oczywiste, że one są skazane na sukces. Kilka elementów się na to składa, w tym między innymi ta atmosfera teraz i klimat w ogóle, który w mojej ocenie trochę nie sprzyja przedsiębiorczości, więc startuperzy i przedsiębiorcy muszą mieć dużo cierpliwości i wytrwać po drodze, by swoje idee prawdziwie wcielać w życie, by wyprowadzać je z fazy takiej MVP do prawdziwie działających i efektywnych rozwiązań. A teraz ja mam pytanie dla kolejnego rozmówcy. Chciałbym, żeby mi odpowiedział na pytanie, co jest taką dobrą receptą na znalezienie właściwych wspólników w biznesie? Najlepszą receptą na znalezienie wspólnika dobrego w biznesie jest podzielanie wspólnych wartości. Co według Ciebie definiuje dobry startup? Co definiuje dobry startup? Moim zdaniem na pewno, to w ogóle jest od razu no-brainer tak zwany, definiuje go dobry zespół, bardzo zmobilizowany zespół, też taki, który nie podda się po pierwszych 5, 10, 50, 100, 150, 2000 i tak dalej, pewnych powiedzmy kłopotach i problemach. Także zespół to jest totalna podstawa i zawsze dla mnie, budując tą firmę, była fundamentem. Dlaczego bootstrap jest lepsze niż pozyskiwanie funduszy od inwestorów? Tak naprawdę zarówno bootstrap, jak i pieniądze od VC, trudno powiedzieć, znaczy nie trudno, ale w ogóle to nie ma tak, że któreś jest lepsze lub gorsze. Bootstrap jest na pewno o tyle fajniejszy na samym początku, ponieważ pomaga zwalidować ten rynek, sprawdzić go, przetestować na pierwszych klientach, a potem bardzo fajnie jest pójść do inwestorów po większe pieniądze, które pomogą w skalowaniu biznesu i już nadaniu mu wypłynięcia na szersze wody. Pytanie moje jest takie, jaką masz strategię na skalowanie biznesu z Polski na rynki zachodnie? Pytanie powinno być doprecyzowane, jakie rynki zachodnie, bo tych rynków jest trochę i zupełnie inną strategię będę miała, jeśli chodzi o Stany, inną jeśli chodzi o południe Europy na przykład, a jeszcze inną jeśli chodzi o Skandynawię. Więc pytanie, jakie rynki zachodnie mamy na myśli, ale na pewno bym ją zróżnicowała odnośnie każdego z tych rynków. Jak dbasz o to, żeby w tym obecnym świecie i tym pędzie twój zespół się nie wypalił i żebyście mogli się rozwijać w taki zrównoważony sposób? Wychodzimy często razem na drinki. Czego ostatnio się nauczyłaś, co nie jest absolutnie związane z tym, czym się zajmujesz zawodowo? Ostatnio nauczyłem się, jak nie prowadzić prezentacji, ponieważ zrozumiałem, że to jest sztuka, której nie opanowałem. Natomiast jest to związane z moim zawodem, więc myśląc o tym, czego się nauczyłem, carbonara. Nauczyłem się robić carbonarę. A więc moje pytanie do kolejnego foundera brzmi następująco. Jak w Twoim biznesie wygląda spełnianie celów zrównoważonego rozwoju? Czy wprowadzacie je w swojej organizacji? Od 3 lat jesteśmy B Corpem, jako NetGuru. Także nie dość, że wdrażamy te cele, ale również je mierzymy, ewaluujemy i jesteśmy poddawani też zewnętrznej ewaluacji, jeśli chodzi o cele. Podaj jedną osobę, która w Twojej ścieżce, karierze, przedsiębiorcy czy osoby w biznesie najbardziej się zainspirowała. Wiesz co, tych osób, które miały wpływ na to, gdzie jestem dzisiaj, było na pewno kilka, ale mógłbym wyróżnić na pewno Łukasza Czarneckiego i Mariusza Zawolika z H1 Solution, z którymi współpracowałem przez ponad 5 lat i tam myślę, że najbardziej rozwinąłem swoje kompetencje. A Ty co dobrego zrobiłeś dla klimatu? No, zrobiliśmy bardzo wiele. Dzięki naszym rozwiązaniom ścinamy mniej drzew. Digitalizacja procesów usprawnia nasze życie na planecie. Gdzie widzisz swoją firmę za 5 lat? O mój Boże, no na giełdzie mam nadzieję. Na pewno jako globalnego lidera w obsłudze klienta.
tyle, dość proste, proste plany. Za nami pierwszy Incredible Summit, zjazd wszystkich finalistów, wszystkich dotychczasowych edycji naszego programu mentoringowego. Frekwencja dopisała, było ponad 45 z 55 startupów, które kiedykolwiek współpracowały z nami. Jesteśmy z tego szczególnie zadowoleni, bo pokazuje, że stworzyliśmy społeczność, która jest dla nich ważna, która jest pomocna i mają z niej no, użytek, taką pożyteczność, której nie można przeliczyć na pieniądze. To, co dla nas ważne, pojawiło się ponad 160 osób. To byli nasi mentorzy, to byli nasi partnerzy, szefowie ośrodków organizujących konkursy startupowe, które zasilają Incredibles Sebastiana Kulczyka z Gdańska, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Puław, Rzeszowa i Katowic. Także bardzo udane wydarzenie. Jednocześnie podsumowaliśmy edycję szóstą, ale już zaczęliśmy w tak zwanym międzyczasie edycję siódmą. Mamy nowych partnerów, mamy nowych partnerów konkursowych w tym roku. Rozpoczęliśmy współpracę z InfoShare, rozpoczęliśmy współpracę z Impactem Poznańskim, rozpoczęliśmy współpracę z Teen Crunch. To jest ta najmłodsza generacja startupów, które otrzymują od nas pakiety Young Incredible. I idziemy do przodu.